Witam Was serdecznie w kolejnym denku. W denku, którego nie było na moim kanale od bardzo, bardzo dawna. I jak widzicie, mam tutaj całkiem sporą kolekcję rzeczy. To są mieszane tematy spożywcze, kosmetyczne, przeróżne. Także zabieramy się za odkrywanie. Ja sama nie pamiętam, co tu jest, ponieważ jest to bardzo stara, leciwa stęta śmieci. Ale pierwsza rzecz, jaką mam, to są lody Little Moons, które są do kupienia na przykład w Aldi u nas. I te lody to są takie kuleczki mochi, które w środku mają lody, a na zewnątrz właśnie tę taką klejącą, ryżową skorupkę. Bardzo lubię. Są różne smaki tych lodów. Przyznam się szczerze, że nie kupuję ich jakoś często, ale jak już kupuję, to naprawdę cieszy mnie jedzenie ich. Jeżeli macie gdzieś możliwość, to polecam spróbować. To akurat jest smak orzech laskowy, ale są przeróżne. Są czekoladowe, gorzka, bardzo czekolada, mango, truskawka, no bardzo różne smaki, matcha, więc polecam. Fajne urozmaicenie i taka odmiana dla normalnych lodów. Tutaj mam produkt kosmetyczny i widzę tutaj też od razu kolegę. Cameleo, płynna keratyna, spray do włosów, odżywka w sprayu, a tutaj jest Cameleo kolagen i biotyna maska. Od lat uwielbiam te kosmetyki Delia Cameleo, bardzo dobrze robią na moje włosy. To nie są jakieś kosmetyki, wiecie, z wysokiej półki czy z cudownymi składami, ale ja po prostu je uwielbiam. Pięknie pachną i bardzo dobrze lubią się z moimi włosami, także używam ich regularnie. Dalej, co tutaj mam, to, czekajcie, o, tutaj jest, a czemu ja tego mam po dwa? To tylko świadczy o tym, jakie to było dobre, że odłożyłam te zestawy dwukrotnie i tak zeżarliśmy cztery słoiki. Schowam przed dwa. To jest ketogeniczna Nutella. Byliśmy na diecie keto w tym roku 3,5 miesiąca. Ze względów zdrowotnych stricte, nie będę się tu wdawała w szczegóły. W każdym razie to nie była dieta nastawiona na wielkie odchudzanie, chociaż tak oczywiście pochudliśmy po parę kilo. Ale no, taka była decyzja i tak się zdecydowaliśmy odżywiać przez 3,5 miesiąca. I powiem Wam, że ta Nutella ketogeniczna do kupienia na iHerb, ja wszystkie linki Wam oczywiście dam pod spodem, jest po prostu fenomenalna. Jest wersja gorzka czekolada i jest wersja taka lamleczna. Obie są absolutnie fenomenalne i polecam Wam bardzo spróbować. Kolejna rzecz, o tu absolutnie nie ketogeniczna, to jest taka główka piankowa. Taka jak można też kupić w polskim Lidlu, wiecie, taki cały zestaw główek piankowych, ale absolutnie inna jakość. Ja tych główek piankowych, które znałam z Niemiec, czy właśnie z Polski, nie lubiłam nigdy. Natomiast to jest produkt taki regionalny z Villars, to jest we francuskiej części Szwajcarii i oni słyną z czekolady oraz z tego właśnie. I faktycznie to było pyszne. Także mam taką małą lekcję, żeby nie uprzedzać się do rzeczy, które wyglądają tak samo, bo czasami można trafić na wersję, która jest tą prawidłową i ona jest naprawdę fenomenalna. Kolejna rzecz spożywcza, może tak na szybko, Kinder Choco Fresh, to już wielokrotnie Wam w denkach pokazywałam i niezmiennie absolutnie uwielbiam Kinder Choco Fresh, lodówkowy wyrób, to są jak te hipopotamki, ale w takiej chrupkiej czekoladzie, pyszne, po prostu pyszne. Też szwajcarski produkt, wafelki Kegi, też polecam spróbować, jak będziecie mieli okazję być w Szwajcarii czy gdzieś się widzieć, bo też są naprawdę smaczne. Jak już jesteśmy przy słodyczach, Chocobons, też jedna z moich miłości, Kinder, w ogóle lubię produkty Kinder, ja lubię takie słodkie słodycze, muszę Wam powiedzieć, no i tak, tak już jest. Dalej tutaj, o, już polecimy trochę ze słodyczami. Snickersy w tej odsłonie kremowej, całkiem dobre powiem Wam, chociaż trochę przysłodkie dla mnie, ale Snickersy ogólnie są mega słodkie. Ja lubię bardzo słodkie rzeczy, więc aż jestem zdziwiona, że to mówię, bo raczej nie jestem tą osobą, która mówi, że coś jest za słodkie, ale w tym przypadku tak było. Kolagen, kolejne pudło kolagenu, jakie zużyłam. O kolagenie Wam mówię też już od lat, że go używam, używam właśnie zawsze tego i kupuję na iHerb. Widzicie, jak stare to jest, po prostu to jest tak stare, że ja mam jeszcze suplementy poporodowe tutaj. One, brałam je w sumie dość długo, bo one są poporodowe, ale też dla mam karmiących piersią. Ja karmiłam 14 miesięcy, nie brałam ich cały czas, ale pierwsze pół roku to na pewno.
może nawet dłużej, do momentu, kiedy tak troszeczkę mniej się karmiło piersią. Nie wiem, czy pomagały, bo nie wiem, jakby było bez nich, ale brałam. Też oczywiście kupiłam na iHerb. Tutaj mam omega 3, które również brałam, również z iHerb. Dalej mamy z Evelyn płyn micelarny, ślimakowy, był bardzo fajny, bardzo też dobra cena i duże pudełko, także polecam wypróbować. Dalej mam krem, który kupuję dość długo już i kilka opakowań, moja mama też go używała, i to jest krem z Etude House, też z iHerb, kolagenowy, bardzo go lubię, bardzo bogata formuła, jest świetny właśnie na noc, czy po kąpieli, czy po jakimś peelingu, i tak bardzo fajnie odżywia skórę. I tutaj mam też bardzo dobry krem, gigantyczne pudełko z Elizaveca, który jest bardzo tani w stosunku do tego, co oferuje. No ogólnie jest obiektywnie też tani. I to jest krem pod oczy, który jest takim gęstym, lepkim, satynowym w wykończeniu kremem, naprawdę bardzo odżywczym. Ja zwykle jak kupuję ten krem, to dzielę na pół i połowę od razu oddaję którejś z mam, bo to samemu zużyć cały ten krem to na pewno jest ciężko. Jest bardzo wydajny i bardzo duży, to jest 100-gramowe pudełko, ale bardzo go lubię i też jest do kupienia na iHerb. O, mamy kolejne kegi w wersji orzech laskowy, też absolutnie polecam, przepyszne. Herbata. Ostatnimi czasy moja ulubiona herbata i ciągle ją sobie z Polski zwożę. Ona jest do kupienia na pewno w Rossmanie, chyba też w Auchan. To jest Earl Grey ze słonikiem. Po prostu przepyszna, polecam spróbować. Też przepyszna rzecz z Polski, która nawet nie wiem jak stara tutaj jest. To są krówki z Biedronki z tej serii Deluxe, to są najlepsze krówki w moim życiu, a trochę krówek w moim życiu zjadłam. Nawet nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, czy jesteście tu ze mną aż tak długo, żeby pamiętać taste test krówek. Ojej, byłam wtedy innym człowiekiem, bo tyle lat młodszym, niesamowite. W każdym razie te krówki zdecydowanie wygrałyby tamten ranking. Kolejna rzecz, którą mam, czy mam takie dwa, czy coś mi tu mignęło? Nie widzę. To są takie chrupki, kulki serowe. To akurat są szwajcarskie kulki serowe, ale w Polsce pamiętam, że też były tego typu przekąski. To jest super na przykład dla osób na diecie ketogenicznej, ale nie tylko, bo to jest 100% ser, ale liofilizowany i on zamienia się w taką chrupką masę, trochę przypominającą, wiecie, chrupki kukurydziane, oczywiście dużo twardszą. No inny jest to produkt, ale taka namiastka chipsów jednak jest i jest wyśmienite makro. Tutaj już jak jesteśmy na diecie ketogenicznej, to też coś, co da się w tę dietę wpleść, ale oczywiście no tam w ograniczonych ilościach, to są też ketogeniczne takie babeczki z masłem orzechowym, jak Reese's, coś w tym stylu. Polecam, ale dosyć drogie w stosunku do tego, ile ich tutaj jest, więc może nie rzucałabym się na nie tak jak na tę ketogeniczną Nutellę. Następna rzecz, to akurat już nie jest keto, ale proteinowe takie brownie, które chyba mamy z Biedronki albo z Lidla. No taki przeciętny produkt, ale fajne, fajne makro. Dalej, najlepszy, no nie, dobra, został zdetronizowany, czy o, jest. Wcześniej dla mnie najlepszy baton proteinowy, jeżeli chodzi o smak na świecie, Vitanella. Baton niebieski, proteinowy z Biedronki. Jest też wersja pomarańczowa, która ma 30% białka, a to ma 27%, ale jest moim zdaniem bardziej sucha i trochę gorsza. Natomiast, mimo że teoretycznie to jest ten sam produkt, tak w internecie przynajmniej wyczytałam, to baton Baron proteinowy, który jest w Lidlu, obłęd, jaki on jest pyszny, po prostu obłęd. Może różnicą jest to, że Baron jest w dwóch małych batonikach, więc ma więcej jakby tej czekolady dookoła, a nie jest w jednym dużym, ale dla mnie jest po prostu mistrzowski ten produkt. Tutaj na dowód widzicie, o, Elizaveca, kolejna i kolejna. Tak, tak, stare jest to pudło. Także widzicie, że faktycznie używam tego kremu pod oczy bardzo namiętnie. Mam też krem ślimakowy z Misza, z takiego zestawu miniaturek. On był bardzo lekkiej konsystencji. Ja wolę troszeczkę cięższe,
ale bardzo fajnie, że właśnie Misza oferowała taki zestaw miniaturek, to się super sprawdzało na troszeczkę dłuższe wyjazdy, nie takie dwudniowe, gdzie można wziąć, wiecie, taką saszetkę, tylko powiedzmy takie tygodniowe, dwutygodniowe. Tutaj mam z Andalu, ja też swego czasu bardzo lubiłam produkty Andalu i co jakiś czas do nich wracam. Krem na dzień z wodą kokosową, on jest super na wakacje takie upalne, pod filtr na przykład, bo ma bardzo lekką konsystencję i pamiętam, że używałam go w Grecji w roku 2020 w październiku. Tak stare jest to pudełko, będę się powtarzać. Dalej produkt, który kupuję bardzo często, to jest serum na wągry z Kosrx, nie mam pojęcia jak to wymówić. Uwielbiam, mam również kolejne już dotąd zużyte w szafce i co jakiś czas sobie stosuję. Kolejne sera, które tutaj mam, o podobnych powiedzmy działaniach, no nie identycznych, ale to są sera z Elizaveki i tutaj mam kwas hialuronowy, bardzo fajny był i mam też z ptaszym gniazdem serum bardziej takie odżywcze niż złuszczające powiedzmy, też bardzo fajny i bardzo tani produkt. Dalej mam maskarę Diora, którą dostałam w prezencie i powiem Wam, że wcale nie był to fajny produkt, jak na to ile kosztuje. To jest Dior Show, także nie polecam go jakoś specjalnie. Z Hello Body niacynamid, miałam też niacynamid z... No zapomniałam, z jakiej marki. O matko, no zapomniałam, jak mi się przypomni, to dodam tu napis. I tamten był lepszy i to jest marka, która jest powszechnie dostępna w Polsce, w drogeriach, w Superfarm i bardzo tania też, tam po 20 parę, 30 parę złotych. Także tamten polecam bardziej, no ale zapomniałam jak się nazywał, a tutaj go nie mam. Miałam też rozświetlający krem pod oczy z Hello Body, on był bardzo fajny, ale znowu, no nie na tyle, żebym odeszła od tych kremów. O, tu też mam kolejne suplementy dla mam karmiących piersią, również z iHerb. Swego czasu po porodzie wciągałam dosyć dużo tej granoli. Nie komentujmy moich wyborów spożywczych po porodzie. Bardzo fajna była i bardzo dobre robiła owocowe mleko, jak się ją zalewało. To jest akurat skopa, szwajcarska granola, także tak tylko dla inspiracji. Również szwajcarskie słodycze, to są takie batoniki Munz, które są tu bardzo znane w wersji typu Kinder Czekolada. Również bardzo dobre, chociaż Kinder Czekolada nie ma sobie równych. Nie ma sobie równych również Galaxy Słony Karmel. Uwielbiam, jak tylko ktoś mi go z Anglii przywiezie, to jestem niebowzięta. I dalej mamy biotynę z iHerb też kupioną, którą brałam swego czasu. Krem BB, który używałam wiele lat i od którego teraz akurat odeszłam na rzecz innego podkładu. Ale przez te wiele lat była mu bardzo wierna, moja teściowa jest mu wierna, to jest Misha Perfect Cover i to jest numer 23 akurat w moim przypadku, również kupiony na iHerb i perfumy to jest Nina Ricci, nie pamiętam jak się nazywa i nie widzę tutaj nigdzie, w każdym razie dla mnie to jest taki zapach trochę frezjowo-pieprzowy i bardzo, bardzo, bardzo je lubiłam, ale są już tak stare, że aż śmierdzą. Już absolutnie nie są przydatne do używania, ale na szczęście zdążyłam je zużyć do końca. I ostatnia rzecz to są dowody zbrodni po owomaltinę. Absolutnie uwielbiam owomaltinę w wersji takiej batonikowej. Owomaltinę to jest taki proszek, takie kakao słodowe, które jest w Szwajcarii od wielu, wielu lat bardzo popularne i dawniej w poprzednich pokoleniach też uznawane za bardzo zdrowy produkt. I z dodatkiem tego słodowego proszku można kupić ten proszek jako takie właśnie kakao do rozrabiania z wodą. Też na przykład w szpitalu po porodzie to podają. Albo z dodatkiem tego proszku można kupić przeróżne słodycze. Typu właśnie batoniki, różnego rodzaju chrupkie batoniki, batoniki miękkie, czekolady, kremy do kanapek, muffiny i różne tego typu rzeczy. Więc ja jestem absolutną fanką tych batoników miękkich, takie nazwijmy. I na tym kończymy już dzisiejsze denko. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość.
i za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!